No dobra. Dzisiaj taki szybki unboxing, słuchajcie. Tuner DVB-T, Mediatek, DVB-T Stick i taką dekoder MPEG-4, H264, czyli nasz dekoder, IR Pilot do tego, antena adapter i chipset Realtek. Zobaczymy, czy to jest faktycznie na tym Realteku, na tym, którym możemy odbierać praktycznie wszystko. Słuchajcie, fajnie jest zapakowany, wszystko jest w folii, tak typowa China. Dystrybutor w Polsce nie ma, oczywiście, DVB-T. Cena 65 zł w Polsce, u nas. Można kupić go pewnie taniej, a na te AliExpress to prawdopodobnie to będzie groszowa sprawa, około 5-6 dolarów. Dobra, to teraz tak, rozpakowujemy, szybki unboxing, będziemy bez cięcia. I pierwsze, co mi się fajnie rzuciło w oczy, słuchajcie, to jest ta przejścióweczka. Przejściówka jest tak, już pokazuję zbliżenie, momencik. Jednym słowem mamy w ten sposób, mamy gniazdo antenowe, a z drugiej strony mamy wtyk UFL. Chyba tak. Może łapnie ostrość. Jak zasłoni większość ekranu, to wtedy łapnie ostrość. Kurczę, no. Chciałem wam pokazać, jak ten wtycz wygląda. Ciekawe, czy nie urwie tego gniazdka, słuchajcie. No. Może trzeba tak zrobić. O, właśnie. Ręce mi latają, słuchajcie, ale to nic. O, ostrość łapnęło, teraz tutaj nie ma ostrości. Jakiś taki dziki zapon, dobra. Kabelek oczywiście też z takim tykiem, bo takie gniazdo jest w tym dekoderze. I tutaj nakręcana jest antenka. Antenka jest z przodu, słuchajcie, to wybieramy teraz skrót. Wybieramy nasz tuner. Wybieramy pilota. W sumie pilota to nie ma sensu wybierać na razie, bo nie będziemy go testować, bo to ma służyć do czego innego. O ile będzie to służyć do czego innego. Mamy płytkę ze sterownikami w środku. Dobra, antenka jest nakręcana, czyli standard. Bez magnesu, tylko plastik pewnie. Metal, bo ciągnie, ale to nie jest magnes. Nie. Ta akurat nie ma magnesu. No i co? Tak to się prezentuje. Mamy tutaj troszeczkę więcej. Mediatek. Z tej strony USB. Z tej strony gniazdo UFL. Zobaczmy przejściówkę. No, ale to takie... Oj, oj, na słowo honoru. No dobra, ale sprawdźmy to. Sprawdźmy tylko teraz tak, gdzie mam kabel USB, żeby móc tutaj na dół go ściągnąć i podłączyć. Dobra, tu mamy USB. Musimy go sobie tutaj ściągnąć, oko włączyć przednią, dobra. Zobaczmy, czy to jest naprawdę RTL, ten, który będziemy mogli wszystko w nim sobie odbierać. Jutkę ma. Instalowanie oprogramowania. Bulking jest ok. Czyli to jest to to. Dobra. To teraz zobaczmy. Przyłączmy się na pulpit. Zobaczmy, co to takiego jest. W sumie to nie ma takiej potrzeby. Zobaczymy, czy... Gdzie jest ten HDSDR? Ok. No, nie mamy na razie. Urządzenie jest gotowe do użycia. Tu mi kliknęło, że zainstalowało. Tylko ciekawe, co zainstalowało. Jeszcze raz odpalmy.
No nie, to chyba nie będzie ten Leltek. Dobra, weźmy sobie. Sprawdźmy. Gdzieś tu miałem. RTL, SDR. Zadig, tak? Zadig. Ok. Opcja A, list. No i dobra, Bulking 0, install. Reinstall. No niby to to. Zaraz zobaczymy, czy to przeinstaluje, czy to jest faktycznie... Tak. Dobra, to przeinstalowało. No to jeśli to przeinstalowało, to już teraz powinno... Jest, ok, słuchajcie. Tylko czy to naprawdę odbiera? Musimy teraz sprawdzić... O, nie ma różnicy, słuchajcie, za, w AGC. Ok. To działa. No to teraz sobie zobaczmy tutaj 100. Zobaczmy, co tutaj mamy. 101. I dajmy na to 4. Tutaj powinniśmy mieć gdzieś radio. Dobra, czyli jednym słowem podłączmy antenę. Jest. To jest to, słuchajcie. To jest wszystko to samo, czyli Realtek. Nasz SDR. Zmieńmy sobie tylko szerokość pasma. Bandwidth. AFC, żeby się dostroić. No, słuchajcie, coraz to... To wyłączamy, obniżamy sobie ten poziom. Jeszcze jestem ciekaw, słuchajcie, do... do jakiej częstotliwości akurat ten tuner będzie pracował, nie? Bo tamten Not Only TV, ten, który ostatnio tam lutowałem, to do 1700, a ten prawdopodobnie tylko do 1200. No dobra, ale sprawdźmy sobie, czy odbieramy CB radio. 27... 27180, to jest kanał 19. 180. AM. Powiększmy sobie to wszystko i spróbujmy podłączyć antenę od CB radia. Czy ja mam przejściówkę? Pewnie nie mam, ale tutaj mam już, widzę, coś lutowanego. Spróbujmy to zrobić w ten sposób. Jest. Kanał 19, słuchajcie. AM. Jeszcze, żeby dobrze by było, żeby masę podpiąć. No, będziemy musieli tutaj porobić sobie konektorki. Na razie na krótko, śrubokrętem. LSB.
słuchajcie, jest dużo lepszy niż tamten tuner Not Only TV, z tego co zauważyłem. No dobra, to zjedźmy sobie, zobaczymy do ilu to idzie. Fawy krótkie 18, 16. Koniec. Od 15,5. I koniec. Od 15,5 MHz, czyli 14 nie łapniemy tego pasma. No dobra, ale działa. Chcemy być. Całe kanały. A plus 19 decybeli. Zobaczymy, co to będzie. No dobra, to działa, to teraz o 100 MHz anteny zmieniamy. Auto gain. Coś tu idzie. AM 130. O, tu już coś idzie. Tu pakiety ktoś wam przesyła. 134, 200 coś. To jest DRM bodajże. Nie jest DRM, FM. No dobrze, słuchajcie. No to teraz jeszcze 400. 430. Mamy nasz ten przemiennik. DRM. Nie, to nie, to zwykły analogowy. Łebku 7, Ludwik Weber Zygmunt i Mobilo, Ryszard Mejnie. Dobra, to by było na tyle, słuchajcie, wszystko działa tak jak myślałem, już wam pokazuję w tej chwili, jaki to jest dokładnie, dokładny model to jest MediaTek DVB-T Stick, MediaTek, ale model, gdzie jest model, no name, do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, FreeBlazer TV Software, Preblaze TV, jakieś MediaTek, spółka z o.o. Polski dystrybutor MediaTek. Brzeziny. Zobaczcie, kurde, ja nawet nie wiedziałem, że MediaTek to polska firma. Taki tunerek. Rzucił mi w oczy kształt tego tunera, bo identyczne Chińczycy robią niebieskie.
I mówię, a wezmę go za 65 zł, w sklepie był na półce, mówię, wezmę go, zobaczę, jak nie ten, to nie ten, to będzie leżał. Ale patrzę, że działa. Dobra, pozdrawiam.